Gościmy z telewizją Magnes TV u zespołu Rooster. Słuchajcie chłopaki, dużo się u was pozmieniało ostatnimi czasy. Wiem, że macie już płytę, wygraliście ostatnio jakiś konkurs. Opowiedzcie coś o tym. Pochwalcie się śmiało. Jeśli chodzi o płytę, to jesteśmy na fazie takiej, że materiał został już nagrany. Jeszcze została tylko została sprawa kosmetyczna dotycząca wytłoczenia tych płyt oraz zrobienia okładek i będziemy mogli je spokojnie udostępniać ludziom. Co do konkursu, to wygraliśmy ostatnio konkurs pod tytułem Stage for You, organizowany przez telewizję Uniwerek TV. Tak. Pozdrawiamy konkurencję. No i wygraliśmy i dzięki temu w niedzielę tydzień minął, jak zagraliśmy na gali finałowej. Wygraliśmy, gramy na Juvenalia UW przed takimi gwiazdami jak Kult czy Lux Torpedo. Dobra, wracając do płyty, co znajdzie się na tym krążku? Na krążku znajdzie się 7 nowych kawałków, plus 4 te, które były na epce, czyli są 11 kawałków. Słyszałem, że płytę wydajecie własnym kosztem. Czy trudno było zorganizować pieniądze tutaj w okolicy? Chodziliśmy po różnych firmach, szukaliśmy sponsorów. Różne były reakcje, czasami na wstępie w ogóle reakcje, nie, my nie mamy pieniędzy i do widzenia. Nawet duże firmy stwierdziły, że mają niski budżet, no ale no trudno. Kilka firm nas pomogło i za to mogliśmy opłacić koszty nagrywania płyty, miksów i takie tam. Też miasto Łuków nas wspomogło. No tam nie będę wymieniał, ale nadal... Magnes TV nas nie wspomógł. Wspomogło. Właśnie. Wspomógł was przede wszystkim promocyjnie. Mam nadzieję, że promocyjnie was uda mi się wspomóc. Kolejne pytanie. Jeśli mogę coś dodać, to przede wszystkim mimo tego, że ciężko było znaleźć jakichkolwiek sponsorów, to jesteśmy mega zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy i naprawdę bardzo dużo osób w naszym mieście pozytywnie odebrało naszą prośbę i nas wsparło. Dziękujemy. I dziękujemy oczywiście. Jakiś czas temu nagraliście teledysk w ramach wygranej pewnego konkursu internetowego i z tego co wiem, właśnie otrzymaliście świeżutkie single, które wyprodukowali wam właśnie w ramach wygranej. Tak, musieliśmy czekać niecałe 2 lata, naprawdę się pospieszyli i tak, dostaliśmy single w opakowaniu tekturowym z, nie śmiej się, z nadrukiem graficznym. W każdym razie wygraliśmy, dostaliśmy te płyty w końcu, na których jest nasza piosenka Gniew ze Stajni Spotu i Telewizji do tego. Gdzie wasi fani mogą nabyć te płyty? U nas, w sklepie. Tylko i wyłącznie, w sklepie Rooster. Znaczy przede wszystkim 2 sposoby. Jeden to jeśli ktoś pochodzi z Łukowa czy z okolic, może do nas się odezwać i przyjść do nas na próbę albo przede wszystkim na koncertach. A druga sprawa jest taka, że jeśli ktoś pochodzi z daleka, pisze do nas na Facebooku wiadomość i my wtedy przesyłamy takiej osobie pocztą taką płytę. Nie rozkminiliśmy jednej rzeczy. A jak ktoś nas nie zna i chce naszą płytę, to jak się z nami skontaktuje? Przez Facebooka. Gruby, uspokój się. Z tego co wiem, to jesteśmy w innym miejscu niż ostatni nasz wywiad z wami. Gdzie jesteśmy i co się stało z poprzednim miejscem prób? Powinieneś wiedzieć, że jesteśmy w Łoku. Nie, dziękuję, Jerzy. Sam tu wszedłeś. Nie jest to nowe miejsce, ale dla nas jest to pewna zmiana. Jesteśmy tu chyba od listopada czy października. Dzięki uprzejmości dyrektora Mydlaka. W tej sali gra też inny łukowski zespół, więc udzielimy. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni przede wszystkim ze współpracy z panem Mydlakiem. Nie,
nie mamy tutaj problemów z graniem, z hałasowaniem. Czasami, no, jeżeli jakieś wydarzenia są inne tam na sali, no to oczywiście możemy sobie przyjść później, żeby tam trochę nie przeszkadzać, bo jednak nasza muzyka jest dość hałaśliwa. No i tyle. Mamy też klucze, tak, że jeżeli trzeba po koncercie w nocy, możemy ten sprzęt wnieść, wynieść, także współpraca nam się dobrze układa. Poprzednio graliście w katolickim liceum ogólnokształcącym. Dlaczego ta współpraca się skończyła? Zamknęli nas! Katolickie liceum ogólnokształcące zostało niestety zamknięte z powodu braku chętnych uczniów. Cała szkoła została, z tego co wiemy, zamknięta, więc nie mogliśmy tam dłużej grać. Zmienił się opiekun budynku. No ale tamto miejsce wspominamy bardzo dobrze. Dziękujemy księdzu Adamowi Karczowi, że udostępnił nam tą salę. Graliśmy tam no, pełne 3 lata. No zobaczymy, ile tutaj będziemy grać. A jeżeli chodzi o samą salę, to tam była ta dogodność, że to było wygłuszone. Tutaj no, na razie jeszcze skarg jakiś nie było, no ale akustyka jest jednak trochę słabsza. Dobra, wróćmy jeszcze do waszego występu w Proximie i koncertu w ramach konkursu Uniwersytetu Warszawskiego. Opowiedzcie coś o tym, bo to jest bardzo świeży temat. Więc wszystko zaczęło się od Babsa, któremu koleżanka podesłała link do tego konkursu. I tam musiał być tam zgłoszony, zespół musiał posiadać jednego studenta, a że jeszcze Babs jest studentem, dlatego udało nam się zgłosić na ten konkurs. Zgłosiliśmy się, z ponad setki zespołów zostało wybrane 23 kapele, w których my zagraliśmy na castingu. Po castingu spodobaliśmy się jury, zostaliśmy wybrani do następnego etapu, gdzie było 10 kapel. W tych 10 kapelach walczyliśmy z jednym zespołem z Żyrardowa, gdzie było głosowanie na internecie, to głosowanie wygraliśmy i w ten oto sposób dostaliśmy się do gali finałowej, która odbyła się 7 kwietnia tego roku. No i byliśmy pełni zdziwienia, ponieważ było 6 kapel w finale, gdzie 5 było z Warszawy, a my byliśmy jako rodzynek z Łukowa i nie podejrzewaliśmy tego, że wygramy ten konkurs, ponieważ ludzie głosowali w większości którzy byli obecni, głosowali na zwycięzcę. Dlatego my jako Łukowiacy za bardzo nie mogliśmy przywieźć naszych znajomych, a warszawiacy wiecie jak to jest. Przyprowadzili z podwórka masę znajomych. No i pełni zdziwienia podczas wypowiedzenia werdyktu byliśmy po prostu zszokowani. Nasze miny można zobaczyć na filmiku w YouTubie, gdzie po prostu każdy ze zdziwienia padł. No i nawet jest scena, jak Babsem dleje. Jest bardzo sympatyczna scena, gdzie leci prostą twarzą na podłogę. No nie, dostałem od babcia. Dostałem od babcia z łokcia w buzie. No i oczywiście jeszcze na koniec wygraliśmy, tak jak wspomniałem wcześniej, występ na Juwenaliach Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie gramy przed Kultem i Lux Torpedą. Drugą nagrodą jest to, że dostaniemy kolejny teledysk, czyli zostanie nam nagrany przez, chyba prawdopodobnie przez telewizję Uniwerek TV, chociaż nie jestem pewien, klip. I jeszcze dostaliśmy bardzo fajną rzecz, nie wiem, czy możemy o tym powiedzieć. Nie możemy powiedzieć, że dostaliśmy 1200 zł na rozwój. W hula w Warszawie! Ale nie zapraszamy nikogo. A, jest sesja zdjęciowa, tak? Serio? Sesja zdjęciowa? Zostaniemy sesją zdjęciową. Czytał Mateusz Babiak. Chciałem podziękować wszystkim, którzy byli na Proximie, przyjechali z Łukowa lub z Warszawy. I ekipie. I głosowali na nas. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy przyjechali z Łukowa, głosowali na nas. Powiedz, że jury też na nas głosowało. Jury tak. Wygraliśmy. To było dla nas bardzo duże zaskoczenie, że wygraliśmy, bo nie spodziewaliśmy się tego, byliśmy pewni, że ktoś inny wygra. Bardzo sympatyczne uczucie, które chciałbym przekazać innym, w sensie takim dziękujemy. Miny nie z tej ziemi, w momencie kiedy krzyknęli Rooster! Nie wiedzieliśmy, czy to my, czy ktoś inny, po prostu ojej, to my. Ja na przykład nie usłyszałem werdyktu, dopiero jak zobaczyłem minę Lakersa, to wiedziałem. Lakers mniej więcej miał winę taką... Nie wiem, nie widziałem. To było tak... Był zajęty, okej? Ale mina kapitana. Dobra, jak świadomość, słuchajcie,
Jak wasze poczucie, że zagracie przed największymi gwiazdami w Polsce? Ja to odbieram właściwie jako taki trening. I ja go znam. Ty też tam będziesz. O, faktycznie! No jest to dla nas na pewno największy festiwal, na jakim graliśmy, największa scena. No i przede wszystkim mamy nadzieję, że będzie... Tak, że będzie bardzo dużo ludzi, bo byliśmy już, powiedzmy, na kilku dużych scenach, gdzie było dużo ludzi, ale nie była to publiczność nastawiona na muzykę rockową. Były to, powiedzmy, Dni Łukowa, gdzie ludzie przychodzili z dziećmi i mieliśmy też okrojony występ, a na Juvenaliach chyba pół godziny albo 40 minut będziemy mogli grać, więc mamy nadzieję, że rozgrzejemy publikę na kolejne kapele. I tego wam właśnie życzę, żebyście musieli się jak najbardziej przyzwyczajać i grać na coraz większych scenach przed coraz większymi gwiazdami, a w końcu razem z nimi. Ponadto przypomnijcie jeszcze, gdzie można was posłuchać i się z wami skontaktować. Przede wszystkim Facebook. facebook.com/rooster.pl. Tak, można nas posłuchać na liście przebojów Fabryki Zespołów Radia Klasyków Rocka.pl. Jest MySpace, myspace.com/roosterlukow i na YouTubie, na kanale Rooster Poland, gdzie jest gdzie są umieszczane nasze filmiki i też na Magnus TV. Nie, to że no i chyba tyle. No i oczywiście na Facebooku też można wszystko posłuchać i dowiedzieć się, tak, i Magnus TV, dowiedzieć się na nasz temat. Magnus TV oczywiście będzie wspierało zespół Rooster, a ja wszystkich fanów zachęcam do wchodzenia na, tak jest, do wchodzenia na portale zespołu. Dziękuję. Oh!